World League of Players, and Audiogenics. Siema, ja jestem Rybsak i zapraszam Was na wyjazd po torze w Katarze, gdzie ścigamy się już w sobotę. Dojeżdżając do pierwszego zakrętu, na wejściu wykorzystujemy całą szerokość toru, aby zmaksymalizować przejazdy. Następnie zakręt numer 2. Korzystamy z całego toru na wejściu, ale trzeba uważać na unieważnienie, bo to jest bardzo łatwo. Dalej zbliżamy się do sekcji dwóch szybkich zakrętów w prawo. Tutaj również bardzo łatwo unieważnić swoje okrążenie. Następnie najwolniejszy zakręt na tym torze i jedno z niewielu miejsc, w których można wyprzedzać. Potem krótka prosta i wjeżdżamy w ciągnący się zakręt numer 7. Wynosimy się na tarkę i trzymamy się tarki. Teraz szybki prawy, ścinamy go mocno i od razu szukujemy się następnego zakrętu. W lewo wynosimy się mocno na tarkę, aby zyskać czas. I przed nami ostatni sektor, który składa się z 5 zakrętów. I są one coraz ciaśniejsze. Pierwsze 2 na pełnym gazie, bez problemu. Do trzeciego wystarczy zredukować bieg. I następny wymaga lekkiego odpuszczenia gazu i trzeba wracać na wyjściu, aby nie unieważnić swojego okrążenia. I wreszcie ostatni zakręt. Ustawiamy się pod wyjście i wychodzimy na prostą startową. Otwieramy DRS i to jest tak naprawdę dopiero drugie miejsce do wyprzedzania. Przekraczamy linię mety i to było okrążenie w Katarze.